Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości jest Mixit. Że dzisiaj będzie hardkorowo, to chyba przekonywać nikogo nie muszę. Moim gościem Robert Burnejka, hardkorowy koksu. Cześć, siemanderko. Robert, powiedz mi na początek, dlaczego Polska? Dlaczego z Litwy przeniosłeś się do nas, do naszego pięknego... Można powiedzieć, nie z Litwy, tylko ze Stanów. Ale coś miałeś z Litwą? No, na Litwie jestem urodzony i tam mieszkałem 20 lat, a później się przeprowadziłem do Stanów. No i właśnie ta Polska się znalazła... Przez Amerykę, można powiedzieć, bo kiedyś poznałem takiego Polaka, jeszcze w Las Vegas mieszkam, który tam się zajmował, jakieś suple sprzedawał tu w Polsce, no i zaproponował, mówi, chodź zrobimy jakieś filmiki na siłowni, coś tam. No i zrobiliśmy takie filmiki, jakieś tam, parę filmików robiliśmy jakiś czas tam, ale on rzucał na swój forum tylko tak, żeby było te filmiki tak zamknięte. No i jednego dnia jakiś koleś wziął, wyciął jakiś, gdzie tam pompuje bicki i napisał hardkorowy koksu, pompa, coś w tym stylu. No i ten filmik tak... Kilka milionów wyświetleń. Tak, dokładnie wystrzelił, że przez miesiąc tam około 3 miliony chyba było. No i od tego można powiedzieć, ta ksywka hardkorowy koksu się zaczęła wymyślona. No i się przyjęła. Mnie. Przyjęła się, no i dlatego jestem w Polsce. Oficjalnie jesteś największym człowiekiem w Polsce? Masz największy obwód, czy są więksi jeszcze? Nie, no większych nie sądzę, że nie jest. Ma chyba. Nie, na pewno. Robert, ile teraz w takim razie bierzesz na klatę? Na klatę ile teraz? No teraz zmniejszyłem te ciężary, już nie potrzebuję komuś się chwalić, ile biorę na klatę. A w takim najlepszym momencie ile najlepszy brałeś? 275 kg. Tak. I to na serię 10 razy, czy na nie, raz? Nie, to na raz. To taki maksymalny, tak. 270, tak, kurczę. Tak. A na przysiad? No przysiad było, robiłem, no maksymalnie nie próbowałem, ale 380 to robiłem po 8 razy. O matko, a powiedz mi na martwy ciąg? Na martwy ciąg chyba było też 300 kg. No kurde, a powiedz mi jak tak siedzisz na ławeczce i na barki, hantelki jak brałeś, to ile najwięcej? W Stanach po 50 100, kilo? Nie, po 180 funtów było, no to... 80 chyba 5 kilo. Na jedną? Coś, no, po jednej ręce. O kurde blade. To ja bym z kumplem na współę nie wziął tego. No, żeby... nie. A mam na siłowni setki u siebie. Macie setki? Tak, do 100 kg. Ale to nikt tego nie podniósł chyba jeszcze, nie? Nie, no mam jednego chłopaka, co przychodzi, który wyciska na klatkę. Naprawdę też dużo tam wyciska, około 270. I on... Daje radę. Daje radę z tym. A ty jesteś też trenerem personalnym do tego, czy nie? Uczysz tam ludzi na siłowni? Trochę instruujesz u siebie? Wiesz co, nie. Ale jest opcja. Na przykład kupić trening ze mną, kosztuje 1000 zł. Się zdarza, niektórych ktoś tam kupi komuś prezent, taki trening hardkorowy koksem. No i wtedy potrenuję, ale tak to naprawdę nie mam czasu, bo za dużo biznesu mam i za dużo latania, żeby siedzieć tylko na siłowni trenować ludzi. Nie mam czasu. A przychodzi do ciebie taki klient, to co, skatujesz go mocno, czy wedle jego uznania? No, trzeba skatować, żeby poczuł, nie? Że hardkorowy trening robi, nie? No tak, a nie jakiś tam byle kim. Robert, a ile masz procent fatu teraz? A teraz, nie wiem, około 8 może coś. No bo teraz jestem na masie. Aha. Trochę się op***ałem, to ostatni miesiąc, tak wiesz. Ale czemu się opierdzielałeś? A wiesz co, no było, wiadomo, święta, mamy, trzeba się najeść. No tak. Na Litwie byłem właśnie, tam to wiesz, no słodyczy wszystko, no tak. No trzeba już spróbować, nie? Nieładnie, później wiesz, mama się obrazi. No tak, no pewnie, że tak. No i tak, też trzeba mieć taki czas czasami trochę odpuścić, nie takie mocne te treningi, trochę delikatnie, żeby organizm zregenerował. No ale teraz już zaczynamy hardkorowo i znowu jedziemy. Hardkorowo znowu. I będziesz co, będziesz wycinał się trochę? No tak, tak. Teraz troszkę tak rzeźby zrobię. Nie za dużo, bo się nie przygotuje na zawody, ale jakiś taki, żeby był, nie był zalany. No tak. A jak wygląda twój trening na siłowni? Ile trwa czasu? Godzinę, półtora maksymalnie. Co, najpierw rozgrzewka, potem siłowo i aeroby, czy tylko siłowo? Jak to wygląda? Wszystko siłowo tylko. Wszystko siłowo, a aeroby w ogóle ciężary. Nie robisz?
Nie, ja nie za bardzo lubię robę, powiem prawdę. Tak przed zawodami to próbuję, wtedy już rano robię aeroby, bo muszę spalić, tam już do końca już musisz mieć 2-3% tłuszczu. Mhm. I to potrzebujesz aerobie. Ale tak, to wiesz, no ja robię, trochę jestem za ciężki na te aeroby. Od razu łapiesz, za dyszkę byś łapał, nie? Też no, jest tak? No nie, to że mam kondycję naprawdę na swoją wagę to dobrą. Aha. Nie mogę powiedzieć, że tam się dyszę od razu, ale no wiesz, więcej ciężary dla mnie. No tak. A powiedz mi, czy jak zaczynałeś startować w MMA, to dużo wyrzeczeń cię to kosztowało? Jak dostałeś propozycję i zaczynałeś się przygotowywać do walki? No bo się nie przygotowałem. Ale mówisz co, do Najmana się nie przygotowywałeś? Nie. Ale wyszło jak wyszło. No. No wyszło jak wyszło, naprawdę. Najman tam się chwalił, że cię rozwali, że cię potknie na kawałki. Jak to Najman, nie? Zawsze dużo mówi. Wiesz, MMA nie jest moje jakiś tam sport, że ja na tym trenuję i na tym, bo jest to, wiesz, trochę inna dyscyplina. Ale jeszcze daję rady jakoś. Ale ciężko było się jakby przestawić na tą klatkę? No bo to jednak zawsze były sporty wyciskanie, a tu jest jednak wytrzymałość, nie? No pewnie, że tak. To w ogóle coś innego jest. Także tylko moja waga, mięśnie potrzebuje strasznie dużo tlenu. Aha. No i machaniam tyle czasu, parę minut, to już czujesz po prostu za dużo pompy się robi. No tak. Nie możesz się ruszać. To jest problem. No tak. A no. Jest ktoś, z kimś chciałbyś jeszcze zawalczyć w ogóle w życiu? Otwierasz się na jeszcze jakieś walki? Nie, no może coś tam będzie, słuchaj. Fame MMA się może odzywało? Nie, Fame MMA to na pewno nie będzie, bo im nie stać na mnie. Co jedyne może być, to KSW tylko. Aha. KSW może być, ale no zobaczymy w przyszłości. Jakieś tam propozycje są otwarte, ale na razie no spokojnie, nie podpisuję żadnych umów, tylko jak walka będzie jakaś, no to może będzie. Może będzie, no to zostawiamy trzy kropki. A powiedz mi, za czasami, gdy startowałeś w Strongmanach, nie tęsknisz? No tak, 2 lata w Stanach startowałem właśnie na Strongmanach. No fajny sport, ale też strasznie ciężki na ciało. Bo już oddaję wszystko, maksymalne ciężary. To już jest hardcore po hardkorze. Już hardcore naprawdę i tam nie potrzebujesz jakoś wyglądać, tylko potrzebujesz strasznie siły. No tak, bo niektórzy tam nawet z brzuchami są, nie? No pewnie, większość jest z brzuchami, nie? Bo im to pomaga tak naprawdę. I powiem, że miałem dobry czas wtedy, ale teraz to już nie ten wiek, żeby się dźwigał z tymi ciężarami, bo to kontuzje też można połapać szybko. No właśnie, a co do tych kontuzji, nie zdarzały ci się przecież przeciążenia barków, jak mówisz 380 bierzesz na przykład na przysiad, no. To kolana nie trzeszczały, nie bolały cię potem? Nie, kolana jest okej, ale już plecy wysiadało, dlatego już odstawiłem to w ogóle, żeby mądrze robić, bo jak teraz widać, jak Ronnie Coleman na pewno wiesz, to jest Mister Olympia 8 razy był, no to on dźwigał strasznie ciężary, no dzisiaj no i teraz śrubami cały pokręcony jest, no bo jakieś musisz widzieć ten limit, trzeba mądrze trochę ćwiczyć też, nie tylko walić wszystko, a później się rozwalać, nie? No tak. A powiedz mi, jak to będzie w przyszłości, bo te mięśnie, bo do jakiego wieku zamierzasz trenować w ogóle sporty takie robisz? Kto tam wie, naprawdę? Nie, no to nie ma żadnego ograniczenia tak naprawdę, ludzie sobie ograniczą. No Schwarzenegger w sumie do późnych lat też trenował, nie? No też trenował, ale on opuścił troszkę, bo przez tę politykę właśnie mieszał się w tej polityce i został odstawił ten sport, a teraz widzę już na siłownię troszkę wraca, coś tam ćwiczy, nie? No wiadomo, już nie będzie dźwigał, nie wiadomo jakie ciężary. No tak. No ale zawsze możesz dźwigać do końca życia, uważam, i każdy powinno ruszać się, bo to w Polsce trochę, w Stanach jest inaczej, bo tam do siłowni przyjdziesz, no to dziadek tam ma 70 czy 80 lat, on chodzi i tam sobie dźwiga coś, rusza się, nie? A w Polsce już 60 lat, nie, 40 już mówił, że o, ja już za stary na siłowni. Tak, już nie ma co, już teraz tylko siedzieć i oglądać telewizję. Tak, no ale wiesz, to problemy teraz. Wtedy się zaczyna właśnie te największe problemy. Jak jesteś starszy i tylko usiedzisz, brzuch zaczyna rosnąć, wiadomo. Nie podbródek. Już, no, podbródek, cycki wiszczą, wszystko. No i wiesz, wiadomo, testosteron spada. No i nie spalasz tego tłuszczu. No i plecy wysiadają, wszystko wysiada. Także ruszać się każdy musi, chodzić na siłownię, żeby... Chociaż nie mówię, że te ciężary dźwigać jakieś wielkie, ale coś podźwigasz, no mięśnie też potrzebują. No mówię, bodźca, jeden potrzebuje, mówię, że o, ja tam biegam kardio.
ale od kardio mięśnie nie obciążamy. To jest problem. Kardio jest dobrze. Na tłuszcz, tak? No, na tłuszcz, ale ludzie trochę nie jest doświadczeni tutaj w Polsce o tym, że ciężary spalają najwięcej tłuszczu niż kardio. Że całe ciało działa, mięśnie budujemy. Mhm. Budujemy mięśnie i to spala tłuszcz. A tylko od biegania, no to będziesz, jak się mówi, chudy, gruby. Bo taki chudy będziesz, ale taki cały ciało ci będzie wisić, wszystko. No tak. Ten taki tłuszczyk, nie będzie tego zbitego mięśnia żadnego, bo nie ma mięśnia. Jak zrobisz na kardio mięśnie? No tak, prosta sprawa. Prosta sprawa, no rzeczywiście. Nie jest tajemnicą, że dziewczyny lubią gladiatorów generalnie, nie? No. Jak sobie radzisz tutaj z popularnością i z tym patrzeniem płci pięknej na twoją osobę? Bo teraz nie masz żony, prawda? Już. Żony nie mam, mam dziewczynę teraz. A, masz dziewczynę? Tak. Aha, teraz okay. Bardzo fajna dziewczyna. Miałam tych dziewczyn trochę... Byłeś kobieciarz? Nie, no wiesz, no. Jak się rozstałem z żoną, no to było jakieś tam romanse, jedna, druga, trzecie i wiesz, jak to jest. No. Najpierw musisz sprawdzić, no później tak. Na bieżąco wszystko trzeba wychodzi. Przymierzyć buty, zanim się je kupi, prawda? Dokładnie. Także nie było żadnej odpowiedniej do tej pory, ale no teraz już znalazłem, myślę, że jest naprawdę fajna dziewczyna i naprawdę coś z tego wyjdzie. A no to fajnie, to trzymam kciuki. No, tak, bo pewnie. Dużo dziewczyn chciało się też ogrzać w blasku twojej sławy, prawda? No tak. Takie młode, właśnie... młode żonne show biznesu. Ja nazywam takie karierowiczki. Karierowiczki, tak. Co tylko, ej, to jak? Tak, buziaki dają, jak wszyscy patrzą, jak strykają zdjęcia. Tak, dokładnie. No to wiesz. Na ściance chcą się pokazać z tobą, potem i tak dalej. Nie? Dokładnie, ale wiesz, no... Sam widzieć trzeba, tworzyć oczy i zobaczyć, to sprawdzić czasami trzeba, co to jest za osoba tak naprawdę i można wszystko wyjaśnić. No tak. Nie denerwuje cię to, że walczenie ciągłe ze stereotypem koksa, no bo przychodzisz do kogoś i każdy myśli, to napakowany to ma tylko tutaj, a tutaj pewnie nie. Nie denerwuje cię to, że trzeba obalać ten stereotyp, no bo przecież jesteś fajnym, inteligentnym gościem, a pewnie jak cię ludzie postrzegają czasami, to przez pryzmat tylko mięśni, prawda? No nie powiedział. Nie? Nie jest tak? Nie za bardzo. Kto mnie nie zna może, ale większość mnie już znają. Także jak mówisz, taki stereotyp to był w Polsce, może do dzisiaj jeszcze jest. Bo babcia patrzy, że łysy idzie, to on się boją. My się tak zdarzy. Tak. Kaptur czasami założy, idę do sklepu gdzieś tam, do poczty. To babcia tylko patrzy, torebki już chowają. No nie wiem. Także to jest śmieszne, ale już przełamałem, mi się wydaje, ten stereotyp właśnie swoimi filmikami, żeby pokazać ludziom, że naprawdę tu nic nie ma wspólnego, że jesteś napakowany, czy jesteś chudy, czy jaki człowiek jest człowiek i każdy może być zabawny i może mieć charakter inny. To nie ma nic wspólnego w ogóle. No tak, no. Tak. Słuchaj, bo jeszcze mamy taką rubrykę pytania od widzów i Kasia taka jedna zadała pytanie. Czy penis ci nie zmalał od odżywek? Kasia by chciała wiedzieć. Chciała wiedzieć? No to musi spróbować. Musi się zapytać mojej dziewczyny. No dobra, po programie. Albo zapraszam prywatnie. No. Na konsultację, poza kolejką przyjmiesz. Dokładnie. Nie wiem, czy wytrzyma. Może jeszcze karierę zrobi dzięki temu. No właśnie. Czy ty byłeś... Pudzian w swoich najlepszych czasach był silniejszy, czy ty byłeś silniejszy? Da się to porównać, czy to była inna siła? Pewnie się da porównać, ale wiesz, no... Ja więcej wyciskaniu tam może silniejszy byłem, czy coś, ale on naprawdę... Wytrzymałościowo, no, tak, Pudzian? Tak, ale też Pudzian no, robił cały czas strongmany, nie? Mhm. A ja byłem cały czas kulturystą. No tak. Także jest trochę też różnica. W ogóle to porównywać, nie ma jak to porównywać, bo trochę jest inaczej, ale no też teraz czasy się zmieniają. Te ciężary w strongmanach cały czas idzie do góry, co my dźwigaliśmy jeszcze jakiś czas temu, jak Pudzian był i ja, to były te mniejsze ciężary również. A teraz lecą jeszcze w górę. No lecą jeszcze w Arnold Classic, to jakieś chore już tam ciężary w ogóle. A jaki jest rekord wyciskania, powiedzmy, na klatę światowy? Wiesz? Wiesz co, około 300 kilo, to mówię bez koszulki, bo ta, wiesz, oszukałem teraz. Jest taki, gdzie jest, taką koszulkę założył,
spinają i one wyciskają. Oto 400 kilo tam nie. A ona tam go ściąga, mu te barki. Tak, tak, dokładnie. A. Ale ja to mówię, ro, taki to około 300 kilo chyba. W Polsce jeden chyba jest chłopak, co 300 kilo wyciska. Nie? Jak jesteś na siłowni, to masz słuchawki? W słuchawkach ćwiczysz bez muzyki? Nigdy nie ćwiczę. Muzyka pewnie leci w tle, dobra, ale coś mieć tak na uszach, to nigdy... Nie do końca twój świat. Nigdy mi tam nie przeszkadza. Jak coś mam, to mi przeszkadza, nie? Okej, okay, a jak w takim razie jedziesz już poza treningiem, jedziesz sobie autem albo jesteś gdzieś w domu, jakiej muzyki słuchasz? Jakiej muzyki? Wszystko, co leci w radiu. Wszystko, co leci w radiu. Ale nowsze, starsze, czy nie ma znaczenia? Nie, wiesz co, różne. Ja lubię tam pomieszać. Hip-hop lubię, no i starsze te piosenki, lat 90. na przykład. Ale polskie fajne. Czy zagraniczne? Nie, zagraniczne. Zagraniczne. Polskie nie za bardzo kojarzę o polskich, tak, bo nigdy nie no za w 90. nie byłeś jeszcze w Polsce, nie? Nie. No właśnie, bo który to był rok, jak przyjechałeś do Polski? To nie było dawno. Zacząłem działać w Polsce od 2011 roku. No tak. To już 8 lat temu, a tak już więcej przebyłam. Od 13 roku, no to 5 lat coś więcej już w Polsce jestem. 5 lat, no tak. A filmiki z kaktusami tak. Były 2000 też, około 11 właśnie, nie? No 12, tak. 12. Pierwsza walka była z Neymanem, 12, no to wtedy się zaczęło. Jak cię ludzie odbierają w Polsce? Bo chyba jesteś bardzo lubiany, prawda? Często no, podchodzą, a podchodzą często, robią sobie zdjęcia, nie męczy cię to? Nie, no wiesz co, w Warszawie jest więcej spokojnie, powiem prawdę. Aha. No bo Warszawa jest Warszawą, trochę inaczej niż w całej Polsce, tutaj sam wiesz. No. A tak, no, wszędzie, gdzie pojadę, gdzieś tam, no to zaczepiają. Ale czasami patrzą, mówi, to koksu czy nie, może się mylę. Czasami się pyta, Robert? Mówię, tak. Także wiesz, nie przeszkadza mi to w ogóle. Się cieszę, że ktoś pyta się o zdjęcia. Będzie gorzej, jak nie będą chcieli zdjęcia. No tak, właśnie trzeba się cieszyć, póki chcą te zdjęcia, nie? Dokładnie. Ile teraz masz w bicepsie? 60 około centymetrów? Tak. Taki mały gulek. No. 60. A w klacie 1,40 m widziałem. No to już... kiedyś było, 1,50 m. Teraz 1,50 m? Tak. No to ja nie wiem, czy ja w talii tyle mam. No. Robert, czego ci można życzyć teraz sportowo? Do czegoś się przygotowujesz? A wiesz co, na razie nie przygotuję się, zobaczę, bo inne plany mam, zobaczymy z tymi zawodami, czy walki będą, czy zawody. No też, ja już skończyłem 40 lat, także... To wszystkiego najlepszego, to hardkorowy bieg. Dokładnie. Czuję się jeszcze, jakby miał 20 lat. A, czyli jeszcze jesteś generalnie duchem młody bardzo cały czas. No pewnie, że tak. No. Cały czas i będę cały czas, tu nie ma różnicy. Wieku, jak się mówi, no nikt nie wierzy, jak mówię, najlepiej dziewczyny nie wierzą, że mam 40 lat. Nie? No tak, no pewnie wiek metaboliczny masz pewnie z 25-30. No dokładnie, także wiesz, to jest wszystko, co ustawimy sobie w głowie, też zależy, jak dbamy o siebie. Też dużo ludzi właśnie zauważyłem, że nie chodzą na siłownię, popijają sobie, niewyspanie. Fast foody jedą. No i to niższy, organizm po prostu niższy. To no widać od razu od jedzenia. Po twarzy. Tak, po twarzy widać, że... No jedzenia też, dieta bardzo ważna, bo potrzebujemy no wszystko, minerały, tam witaminy, te białko, wszystko potrzebujemy nie tylko do mięśni, ale do całego ciała, do skóry, do wszystkiego, żeby właśnie młodo wyglądać cały czas. No tak, żeby być witalnym. Dokładnie. A alkohol pijasz czy nie pijasz? Nie, alkohol w ogóle nie dotykam. Czyli a w ogóle w życiu nigdy się nie napiłeś alkoholu? Nie, nigdy nie byłem pijany. Nie korciło cię? Nigdy? Nie, no mnie to nie, tylko koledzy cały czas namawiali. No tak, jak to w Polsce, ze mną się nie napijesz. Kiedyś tak, kiedyś jeszcze to było, wiesz, teraz to już na spokojnie, ale kiedyś na Litwie, no najgorszy czas może był taki, jak byłem, wiesz, tam 14-18 lat w tym wieku. No, te pierwsze próby wszystkiego, nie? Tak, wszyscy po dyskotekach gdzieś butelka, wszyscy pili. Nie znałem tej osoby, że nie piło, tylko ja sam, bo postanowiłem sobie. Mówię, dobra, nie będę dotykał alkoholu i tyle. No ja tak. Mam bardzo silną wolę, że coś jak powiem, ustawię sobie, to nikt mi nie zmieni. Nikt mi nie przegada, nie przekupi nic. To jest taki koniec. Zasady ponad wszystko. Zasady, dokładnie. I to jest problem większość ludzi, bo ludzie naprawdę psychicznie są słabi. Bo niektórzy,
teraz na przykład, noworoczne postanowienia, idę na siłownię. Tak. Zobaczymy, ile będzie trwa. 15 stycznia już go nie ma, już piwko piję. Dokładnie, szybko się kończy. No tak. No. A ty jak sobie odmówiłeś tego picia alkoholu, to już było, wtedy już trenowałeś? Bo chyba miałeś 19 lat jak zacząłeś, tak? Nie, zacząłem 13 lat. 13 jak zacząłeś, a 19 pierwsze zawody. Pierwsze zawody, tak. Dokładnie. Tak, zacząłem trenować. I to miało wpływ na to, że trenujesz, dlatego no, nie piłeś? No pewnie, że tak. No, bo też no, to takie przekazanie dla młodych ludzi, musi mieć jakiś cel. Na przykład trenować, wtedy ich podtrzyma od tych brania, czy tam narkotyków, czy tam jakiś picia alkoholu. Bo ma jakiś cel i ma ustawiony, dobra, mam tak robić i koniec, nie? No tak, i nie ma zmiłuj, a jak człowiek ma słabą wolę, no to nic nie zrobi. No tak, no i też ta wola słaba i dlatego, że nie mają ludzie celu. Jak nie ma żadnego celu, no to wszystko taki, wiesz, a dzisiaj albo zrobię, albo nie zrobię, to nie ma różnicy, nie? No. Że masz jakiś cel, to idziesz do tego celu cały czas, okej, krok po kroku, to nie jest, że od razu cel osiągasz. Niektórzy cel osiągają 20 lat, 10 lat, to zależy jaki cel, nie? Robert, słuchaj, wpisz nam się jeszcze na koniec do księgi gości, żebyśmy cię zapamiętali. No i nie ma lipy, nie musi ma... być. Oczywiście, że tak. I słuchaj, Robert, może u nas steków nie dostaniesz, ale mamy, jak będzie ci brakowało owoców i warzyw, to mamy zdrową żywność, nasz sponsor Mixit. Tutaj masz, wiesz, zdrowe batoniki, też proteinowe, także zaraz kask, także wiesz. Dobrze, dziękuję. No, dzięki wielkie i życzę powodzenia i do zobaczenia na jakimś kolejnym hardkorowym spotkaniu. Dzięki. Dzięki. Pozdrowienia dla wszystkich panów, dzięki. Żeby nie było lipy. Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości był Mixit.